Tak. Jeszcze jedno pytanie. Czy widzi Pan w naszym społeczeństwie zasoby elit, z których moglibyśmy wybrać rządzących, elity administracji, elity w parlamencie, które rzeczywiście prowadziłyby politykę elastyczną i politykę zgodną z naszą racją stanu? No, jak pan ocenia te zasoby? Tak, tak. Teoretycznie taka możliwość istnieje, natomiast praktycznie bardzo z takim bardzo niewielkim entuzjazmem do tego podchodzę, z prostego powodu. Co to są elity? No to są ludzie, którzy potrafią przewodzić, potrafią rządzić państwem. Nie administrować kryzysami, tylko potrafią rządzić państwem. No i to mówił mi Włodzimierz Bukowski, świętej pamięci, który za czasów Jelcyna uzyskał dostęp do archiwum KGB w Moskwie. I przeglądał tam te dokumenty i powiedział, że gdzie Sowieci wkraczali, to tam do jakiegokolwiek kraju nie wkraczali, to obcinali głowę temu narodowi. Co to znaczy? Ano likwidowali jego warstwy przywódcze, jak to Rosjanie mówią, tak zwanych zaczyńczyków. To znaczy tych, którzy mogą coś zainicjować, mogą coś zacząć. W rezultacie i Niemcy swoje, Hitler swoje, Stalin swoje, polski naród został straszliwie okaleczony. Na domiar złego historyczny naród polski, ten okaleczony, został od 1944 roku zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z taką, ja to nazywam, polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Skąd ona się wzięła? Bo to warto to prześledzić, tę genezę. Otóż 2 września 1939 roku prezydent Mościcki wydał dekret o amnestii. Chodziło o to, żeby na wszelki wypadek rozładować więzienia. Tam ten dekret był tam opatrzony rozmaitymi warunkami, ale w miarę rozpadania się struktur państwa to już nie było żadnej możliwości badania nawet tych warunków. W związku z tym służba więzienna pewnego dnia otworzyła więzienia i wszystkich więźniów wypuściła, żeby się nie dostali w ręce niemieckie. Zdecydowana większość tych więźniów to byli więźniowie kryminalni, złodzieje, bandyci tam, zwyrodnialcy jacyś i tak dalej. Politycznych było niewielu. No i ci więźniowie, jak zostali wypuszczeni, to wrócili w swoje strony. No i jak tam odetchnęli chwilę, to zaraz przystąpili do swoich ulubionych zajęć. I jak wspomina Adam Hrabia-Ronikier w swoich pamiętnikach, bandytyzm w Polsce był plagą, zwłaszcza na wsiach. A ten Ronikier to wiedział, dlatego że on był w czasie okupacji niemieckiej prezesem jednej z dwóch polskich instytucji, polskich, które oficjalnie działały w Generalnym Gubernatorstwie. Pierwszą to był Polski Czerwony Krzyż i tam pani hrabina Maria Tarnowska temu przewodziła, a drugą to była Rada Główna Opiekuńcza, której on był właśnie prezesem, więc miał dosyć dobre rozeznanie, co się dzieje, bo tak, Niemcy byli w miastach, Niemcy byli w miasteczkach, a na wieś zaglądali sporadycznie. No i tam bandytyzm się plenił w sposób zastraszający. I kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, to jak już Stalin tam ochłonął z pierwszego zaskoczenia, to został utworzony sztab partyzancki. Tam na jego czele stanął taki jegomość nazwiskiem Panteleimon Ponomarenko, który później był zresztą ambasadorem w Warszawie sowieckim. No i ten sztab partyzancki zaczął wysyłać spadochroniarzy na tyły wojska niemieckiego, między innymi tutaj. I ci spadochroniarze docierali do tych band i przedstawili im propozycje nie do odrzucenia. Albo przyjmą dowódców i politruków sowieckich,
albo zostaną wytępieni do nogi. No to oni tam się długo nie wahali, przyjęli te propozycje, tam im zrzucono na spadochronach tych właśnie dowódców i politruków. Tym łatwiej to im przyszło, że nie musieli zmieniać trybu życia. Nie musieli zmieniać trybu życia, bo AL tak powstała właśnie w ten sposób. Świadczą o tym, że nie musieli zmieniać trybu życia dokumenty wytworzone przez nich. Nie przez tam innych, tylko przez nich. Dzienniki bojowe oddziałów. Przecież zachowały się w archiwum historii partii dzienniki bojowe oddziałów i co tam czytamy? Na przykład akcja bojowa i zdobycz. Co zostało zdobyte? Bielizna damska i pościelowa. Na tych SS-manach bielizna damska, to wiadomo, że SS-mani tylko takie używali. Więc nie sposób się nie domyślić, że chodzi o napad na dwór jakiś po prostu. No to tak. I jak tylko Sowieci weszli tutaj po raz drugi, to większość tych ludzi natychmiast zasiliła szeregi bezpieki. No i partii tam na niższych szczeblach. I bezpieki. I to niestety się reprodukuje aż do dnia dzisiejszego. Bo mamy do czynienia w Polsce z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczenie pozycji społecznej. Że dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, a dzieci konfidentów konfidentami. No i dlatego, i to się reprodukuje w kolejnych pokoleniach, i dlatego to jest nasz problem. To jest nasz problem. Bo nie dość, że elity nasze, to znaczy ludzie, którzy by z racji swojej, bo to niekoniecznie muszą być ludzie tam z jakimiś tytułami profesorskimi, bo czasami jest tak, w sytuacjach dramatycznych, na przykład tam, no nie wiem, w czasie jakiejś bitwy, oficerów zdrowie zostali wybici. No i co? Wtedy kapral mówi na moją komendę. I jakoś wszyscy zaczynają go słuchać, bo wszyscy chcą, żeby ktoś jednak tam nimi dowodził. Żeby ktoś ogarniał sytuację. I elity się tworzą w sposób organiczny, nie sposób ich zadekretować. To jest proces dosyć długi. To jest proces dosyć długi. To z dnia na dzień to się nie stanie. Zwłaszcza, że jak powiadam, te warstwy przywódcze, które lepiej czy gorzej, ale funkcjonowały przez kilkaset lat, one zniknęły. One zniknęły. I dlatego takie, dlatego jest ważne coś, co nam zagraża niestety. Dlatego jest takie ważne utrzymanie ciągłości pokoleniowej. Utrzymanie ciągłości pokoleniowej, bo nam grozi niebezpieczeństwo, że ta ciągłość zostanie zerwana, że następne pokolenie i poprzednie przestaną się w ogóle rozumieć, przestaną nadawać na tej samej fali. To nam grozi. To nam grozi tym bardziej, że propaganda płynąca z tych centrów, które napędzają komunistyczną rewolucję teraz, w tym kierunku zmierza, żeby zniszczyć wszelkie organiczne więzi społeczne. I to nam grozi. A rozwój armii dla Polaków czy przeciwko Polakom i obecnej wojska amerykańskich w Polsce? Jak pan uważa? Państwo, które nie ma siły zbrojnej, nie liczy się w polityce międzynarodowej. To tak jak mówił amerykański prezydent Theodore Roosevelt, że w polityce co trzeba mieć tęgi kij dębowy za plecami, ale przemawiać jak najbardziej pokojowo. Więc ten kij dębowy to jest armia. To jest armia. Co do wojsk amerykańskich. Proszę Państwa, no, tam nie żyjemy w próżni prawno-traktatowej. Otóż w 1999 roku rozszerzyło się NATO. Polska została przyjęta do NATO, jeszcze tam inne kraje, ale na dwa lata wcześniej zostały podpisane w Paryżu takie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Rosją,
służące tak zwanym środkom budowy zaufania. Między innymi tam postanowiono, że zachodnia broń jądrowa nie zostanie przesunięta na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, która jeszcze istnieje wirtualnie w ten sposób, i że na terytoriach nowo przyjętych członków NATO nie będą zakładane stałe bazy NATO. To w 1997 roku postanowiono. Dlatego ta ciężka brygada, która jest w Polsce, ma charakter rotacyjny. Co to znaczy, że ma charakter rotacyjny? Ano to znaczy, że w noc Kupały będzie w jakimś miejscu, nawet nie wiemy jakim, w noc Walpurgi będzie w jakimś innym, w noc świętojańską tam jeszcze gdzie. Jedno wiemy na pewno o tym wojsku, że ono nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego. To chyba oczywiste, prawda? A ten własny rząd może im powiedzieć w pewnym momencie tak: słuchajcie, chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, to my tu wracamy do domu. To nie zapobiegniemy temu. No i dlatego dobrze jest mieć sojusznika, mówiąc krótko, ale muskuły trzeba prężyć własne. Bo czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się przekonali we wrześniu 1939 roku. No i jak z takich lekcji nie będziemy wyciągali wniosków, to rzeczywiście można będzie powiedzieć, że nie zasługujemy na lepszy los. Właśnie o tym, to mam na myśli, mówiąc, że żeby nasi umiłowani przywódcy nauczyli się wyciągać, osiągać dla Polski korzyści z faktu przynależności Polski do NATO. Co mam na myśli? W 2003 roku Polska na prośbę prezydenta Busha wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. No dobrze, prosił nas nasz sojusznik. Jasne, my te. Ale mogliśmy poprosić naszego sojusznika, że my tu proszę, spełniamy sojuszniku kochany twoją prośbę, ale ty spełnij dwie nasze prośby. Pierwsze, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą wywierały na Polskę nacisków w sprawie roszczeń żydowskich, bo wtedy już było o nich wiadomo. One zostały podniesione w 1996 roku, w kwietniu. W 1996 roku, więc to było wiadomo już wtedy. I druga rzecz, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Co to znaczy? Polska była winna zwrot pożyczek rozmaitym państwom, ale wtedy tak się złożyło, że wszystkie państwa, które były naszymi wierzycielami, to były państwa należące do NATO. I to była nasza, to był nasz atut, bo mogliśmy poprosić, żeby Stany Zjednoczone i inni nasi wierzyciele zgodzili się na to, że zamiast płacić im spłacać raty, to my za ich zgodą byśmy przeznaczyli te pieniądze na modernizację sił zbrojnych. Mieliśmy bardzo dobry argument, bo już jak Polska była w NATO, że to nie tylko w naszym interesie, ale to jest w interesie całego NATO, bo przecież armia polska jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc w bardzo newralgicznym miejscu. I dobrze by było, gdyby ona została doposażona. No, trzeba by było tam coś kupić w tych krajach też, tam jakieś uzbrojenie i tak dalej, ale można było wpompować mnóstwo pieniędzy w polski przemysł zbrojeniowy. A przede wszystkim zmodernizować siły zbrojne. No ale nikt prezydenta Busha o to nie poprosił. No to on nie będzie tutaj, może byście chcieli grzybka, może ogóreczka. To nie, tak nie ma. Drugi taki moment był, kiedy przyjechał do Polski w czerwcu 2014 roku prezydent Obama, żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli po raz kolejny roli amerykańskiego dywersanta na Europę Wschodnią. Podjęliśmy się dobrze, ale znowu trzeba było poprosić prezydenta Obamę o dwie rzeczy. Pierwsze, żeby tu na piśmie nawet, bo to już sprawa była poważna, nam obiecał, że Stany Zjednoczone nie będą na nas naciskać, bo
nawet, że nie tam zabroni Żydom hałasować, bo niech sobie hałasują, najwyżej byśmy hałasowali jeszcze głośniej, bo hałasy to my jakoś wytrzymamy, natomiast nacisków amerykańskich możemy nie wytrzymać. Żeby nam to obiecał, że żadnych nacisków nie będzie. I drugie, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. Więc byśmy oczekiwali, że Stany Zjednoczone będą Polskę traktowały tak jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację sił zbrojnych i udogodnienia wojskowe podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. No i znowu nikt nie poprosił. Ten pan Sikorski powiedział, że zrobiliśmy mu za darmo. Prawda? No to o tak się politykuje. O tak się politykuje. To nie jest tak, że żadnych korzyści. Ja, wie pan, nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę tak po tym Iraku. No i kiedy byłem w Waszyngtonie, to tam zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. No i tam prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on 3 godziny tam mi poświęcił, więc był bardzo uprzejmy. I dowiedziałem się tego, czego się chciałem dowiedzieć, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. Czy mnie się tak wydaje, że tam można z nimi coś załatwić, że tak naprawdę to nic, czy też coś tam jednak można. Więc ten pan mi powiedział tak, a on tam no, trochę tam się zna na polityce amerykańskiej, powiedział mi, że no z tymi żydowskimi roszczeniami to było trudno, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Natomiast ta sprawa konwersji militarnej, to mówi, to było do załatwienia. To było do załatwienia, bo wtedy Stany Zjednoczone na tą operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie wydawały 300 milionów dolarów dziennie. Dziennie. To ta konwersja militarna, to oni by nawet tego nie zauważyli. Nawet by tego specjalnie nie zauważyli. W proporcjach do tego, co tam wydawali na to przedsięwzięcie, w którym Polska uczestniczyła. No, to, no ale to trzeba właśnie, żeby ktoś się odważył, czy tam chciał w ogóle, a to prezydent Kwaśniewski nie chciał. Proszę. No więc to jest odpowiedź na pytanie pana wcześniejsze o elity. No, co się stało? Polska nie miała z tego nic, bo Amerykanie utworzyli taką przedsiębiorstwo takie, NUR Corporation, które się zajmowało rozdzielaniem wynagrodzenia dla agentów amerykańskich. No i w Polsce kolaborowała z tą NUR Corporation taka firemka Ostrowski Arms jednorazowego użytku. No i to ci agenci zostali, nie wiem, dopłaceni przez tę firemkę. I Polska z tego nic nie miała, nic. Kiedy pan minister Klich, który był ministrem obrony w rządzie Tuska, wycofał ten kontyngent z Iraku, no to zapytałem go, czy Polska wygrała tę wojnę, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są branki, prawda? A jak przegraliśmy, to kto ma stanąć pod ścianą, żeby mu kulę w łeb posłać? Bo to nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt za to nie odpowiada. No głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo tak się domyśliłem, że tu nie chodzi o wojnę, tylko o operację pokojową, a tej ani wygrać, ani przegrać nie można. Także o tak. No ale to pokazuje, że w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy, można wyciągnąć korzyści. Inne państwa tak robią, ale to no, mają bardziej elastyczne kierownictwo. Nasz pan prezydent jest bardzo nieśmiały. Był w 2018 roku, 11 listopada, w Waszyngtonie i tam odbył w Białym Domu 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem. Tego samego wieczoru było w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i pan prezydent był na tym przyjęciu. No i uczestnicy tego przyjęcia zapytali go, czy w
trakcie tej 20-minutowej rozmowy była poruszana sprawa żydowskich roszczeń i ustawy 467. Pan prezydent powiedział, że nie. No to go zapytali, dlaczego nie? Albo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No to daleko tak nie zajedziemy. No to właśnie to są stracone okazje. Niektóre są stracone raz na zawsze. To tak jak jest taki poemat Marii Pawlikowskiej Jasnorzeskiej o Paryżu. Ona tam pisze tak. Jakiś wyblakły wodnik paryskich trotuarów ściga mnie rybim okiem zalanym słodyczą, podczas gdy piękny Hiszpan krokiem pełnym czaru przechodzi raz na zawsze. To właśnie są okazje stracone raz na zawsze. Już drugi raz nie będzie. Proszę? No niestety tak, no niestety tak. To jest właśnie, to jest nasz problem. Nie taki, że to tam, no nie wiem. Kto... Czyli nie wierzy, że to jest tak naprawdę niecelowe. Proszę pana, no to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej, bo to znaczy, że rządzą nami durnie. Ja zakładam, że tak źle nie jest, że rządzą nami łajdacy. Bo dlaczego to jest trochę lepsze? Bo z durniem to się pan nie dogada. Pan jakieś 100 możliwości tam wymyśli, a on zrobi 101, na która panu w ogóle nie przyszła do głowy. Dureń jest nieprzewidywalny. Łajdak jest przewidywalny. Do łajdaka można jakoś go przekonać, można jakoś przemówić, nie wiem, przekupić go tam, wie pan, nastraszyć go i tak dalej. A tak, więc lepiej by było, gdyby rządzili nami łajdacy. To jest przynajmniej szansa na jakąś korektę.